Jeśli chodzi o wiek użytkowników soczewek kontaktowych, to właściwie nie ma ograniczeń. My aplikujemy soczewki kontaktowe już najmłodszym dzieciom, takim kilkumiesięcznym, jeżeli potrzebują oczywiście takiej korekcji, to często przy różnych chorobach oczu. A także mamy takich pacjentów, którzy mają ponad 80 lat i też używają soczewki kontaktowe, więc tutaj nie ma jakby ograniczeń. To jest, wydaje mi się, największy mit, że są grupy wiekowe, które nie mogą nosić soczewek. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, do czego my je tak naprawdę potrzebujemy. Czy chcemy je nosić codziennie, czy chcemy je nosić okazjonalnie do różnych aktywności. I tutaj uwaga, pływanie w basenie czy w zbiornikach wodnych nie jest aktywnością, która jest wskazana do przystosowania soczewek kontaktowych. Jeśli chodzi o wszystkie inne sporty, jak najbardziej. Kolejnym mitem, myślę, wydaje, że jest też to, że wszystkie soczewki są takie same. Tutaj są duże różnice. Jest wiele soczewek kontaktowych jakby różnych generacji i dla pacjentów, którzy mają troszeczkę bardziej suche oko, często stosujemy zupełnie inne soczewki kontaktowe niż dla pacjenta, którego tego suchego oka nie ma. Dla mnie najlepsze soczewki, jeżeli miałabym same sobie dopasować soczewki, to będą oczywiście soczewki jednodniowe, dlatego że codziennie mamy świeżą parę, którą możemy wyrzucić. Jest to chyba najbardziej higieniczny sposób noszenia soczewek kontaktowych. Drugi segment soczewek to będą soczewki miesięczne, bo myślę, że w tym segmencie jednak producenci cały czas wprowadzają najwięcej innowacji. Największy zakres parametrów soczewek jest także w soczewkach miesięcznych. Więc jeżeli oczywiście ktoś ma wysoką wadę wzroku i soczewek jednodniowych nie jest w stanie uzyskać na swoją wadę wzroku, to często soczewki miesięczne już w takich mocach będą dostępne.